Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego pierwszej ligi koszykarzy. Witamy w hali przy Grunwaldzkiej. Siden Białe Stroje kontra Start Lublin. No i kto by pomyślał na początku tego sezonu, kiedy naprawdę oglądaliśmy tutaj drużynę wygrywającą niemal mecz za meczem, a mowa o gospodarzach, że przyjdzie walczyć no, do ostatniej kolejki o to, żeby czołowej ósemce być i mieć nadzieję na walkę o coś, o medale w końcówce tego sezonu. Biało-czerwone stroje drużyna Startu Lublin, która na miejscu 12 raczej już pozostanie, a Siden na miejscu 10. No i właśnie tutaj trzeba liczyć przede wszystkim na zwycięstwo w tym spotkaniu. Pierwsze punkty zdobyte przez Łukasza Kwiatkowskiego. Natomiast poza tym, żeby awansować z tego miejsca 10, które zajmuje Siden, na miejsce 8, potrzeba jeszcze kilku innych korzystnych wyników w innych spotkaniach. Faul Kamila Michalskiego, który razem z Sidenem w poprzednim sezonie wywalczył awans do pierwszej ligi, teraz w starcie Lublin, no ale na początek, no właśnie, najpierw trzeba wygrać tutaj z drużyną z Lublina. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu w Lublinie, w pierwszej rundzie, to już był początek tej kiepskiej pasy dla Sidenu. Start wygrał 82-63. A więc początek tego spotkania i dosyć nietypowa, trzeba przyznać, piątka z Radosławem Plebankiem, Łukaszem Żydko w tej chwili przy piłce. 5-0, bo za 3 trafia Żydko. Będzie przechwyt, złe podanie Kamila Kalinowskiego. Świetny kontratak z dwoma podaniami i punkty Arkadiusza Kobusa. 7-0. Bardzo dobre otwarcie. Pierwsze punkty zdobyte po prawie 2 minutach. Dla Startu Lublin zdobywa Michał Aleksandrowicz. Skompletujmy drużynę polskiego cukru Siden. Toruń, Plebanek rzucający w tej chwili niecelnie. Arkadiusz Kobus, Przemysław Lewandowski, Łukasz Żydko, Łukasz Kwiatkowski, Arkadiusz Kobus. Natomiast drużyna Startu Lublin, więc nasz stary dobry znajomy, rozgrywający numer 9 Kamil Michalski w tej chwili przy piłce. 10 Michał Aleksandrowicz, 17 to Paweł Kowalski z numerem 5, Adam Myśliwiec i pozostaje nam jeszcze 14, czyli Przemysław Łuszczewski. Widać, Kamil chce się pokazać i na razie mu to naprawdę wychodzi w tej pierwszej kwarcie dla swojej nowej drużyny. Na razie zdobył 5 punktów, jeden celny rzut za 3, jedno wejście pod kosz. Teraz Łukasz Żydko jakby w odpowiedzi Michalskiemu, ale niecelnie. I efektownie tutaj, aczkolwiek niebezpiecznie, zachował się Jacek Jarecki, bo już z autu świetnie odbił piłkę od rywala i teraz jeszcze zagapili się koszykarze Startu Lublin. Asysta prosto z autu, 14-9. I znowu Kamil Michalski. O, widać, że poczuł, że może być tutaj głównym aktorem w swojej drużynie w tym spotkaniu, ale teraz mocno niecelny rzut. Inne wyniki na razie z innych aren w Przemyślu i w Kutnie układają się pomyśli. Teraz powraca także dobry scenariusz dla gospodarzy, bo po tej dwójkowej akcji Żydko, Jacek Jarecki, znowu minimalne, bo jednopunktowe prowadzenie drużyny polskiego cukru Siden Toruń. 50% skuteczność teraz, trochę niższa po tym niecelnym rzucie. A tutaj Dawid Witos, 65-61. 4-4 punkty odskakuje Siden. Łukasz Żydko, Żydko na obwód, Witos, 3-2 sekundy, jedna ostatnia i Witos trafia jeszcze w ostatniej sekundzie. 74-66, 8 punktów przewagi i walczą jeszcze ambitnie
koszykarze startu Lublin, ale tu Radosław Plebanek 76-68. Ostatnie 10 sekund. Brawa za ambicje dla 12 drużyny w tabeli pierwszej ligi. Kamil Michalski za 3. 76-71. Pół sekundy do końca. 76-71.